Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. No cóż, Michael musi pogadać z federalnymi, zobaczmy, czy się uda coś wykminić. Może dadzą nam wreszcie spokój? Nie sądzę. Spotkaj się z Dave'em. O, może, nie w te drzwi. PlayStation. Dlaczego tu jest tak pusto? Dlaczego tu nikogo nie ma? I gdzie jest Dave? Jest gdzieś daleko i wysoko. Oho. Już zadyszka, zadyszka. On jest gdzieś tam, zaraz. A jak ja wejdę... Tutaj po schodach... To mi... A, bo dobra. Pobiegnę na drugą stronę, zobaczymy gdzie on jest. Chociaż nie, tutaj się nie da pobiec na drugą stronę, bo tu jest koniec. Myślałem, że tu jest jakiś kurde balkon albo coś w tym stylu. W takim razie chyba trzeba tutaj. Ej, zauważcie, jak mu się zagina garnitur, jak biegnie. Widzicie? Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to widać, będzie widać po renderingu, czy nie. O, kondycja, super. Wzrosła mi na stówę. Ale widać, że się zagina. Gdzie jesteś, kolego? David, that's why we're such great friends, huh? We're old school. We like old-fashioned things. Newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know. You tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davey boy, you can say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... Fucking orthodox! You've ruined my career! Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Oh, Steve, oh, whoa! Please! You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court. About our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael. To try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activists. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you! We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merryweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Gun! Fuck! Bullshit. Za kim mam być? Oż ty w piguły! Oż ty w piguły! Ja pierdzielę! Uuu, ktoś z tej strony mnie jedzie. O. Dobra, spokojnie. Spokojnie, ogarnę to. Jakoś. Dobra, tylko mi powiedzcie. Jak ja mam stąd wyjść? A, chyba że tamtędy. I tu zamierza się zbliżać? Nie. Łoż ty w pytę! Uuuu, niedobrze. Dobra.
spadam stąd. Tędy? What the fuck? Misja nieudana, bo zostawiłeś Dave'a. Czyli co, trzeba mu pomóc, okej. Okay. No problem. No nie wiem, punkt, myślałem, że ten gość tutaj przyjdzie. No cóż, chyba będę musiał go... O, szlak by trafił. Wszyscy się napierdzielają. A może tak bym sobie zmienił broń? Ze wszystkich stron do mnie strzelają. To jest chore. Ucieknij przez balkon. Dobra. No a co z tobą, kolego? W sumie mi pomogłeś, więc ja pomogę tobie. No. I chyba mamy spokój jak na razie, co? Gdzie jest Dave? Okej. Czy ja gdzieś tędy muszę jechać, tak? Wszystko przez Trevora pewnie. Mam nadzieję, że... O, proszę. Trevor, a jednak się trochę lubimy, co? Hey! If anyone's gonna kill you, old friend, it's gonna be me! Oh! You here to finish the job, T? No, I'm just here for the opportunity. Now run! Aha, a ja mam... A oni będą we mnie strzelać, tak? Raz. This is the guy who iced Brad, and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. O, nie trafiłem. Tyk. Tyk. Ktoś mi uciekł. A jest. Pięknie. Już lecę. Zejść na plac. Biegnę. Pięknie. Podejdę tutaj, gość już we mnie celował. Już ja ci dam. Pięknie. Nie za blisko balkonu, bo goście z dołu walą. Brodal z Meriwether. Chyba dosyć duży. Rozwaliłem tego, pilota. To chyba starczy. Ładnie. Mamy tutaj jakiś dwóch, ale oni są na dole. Aha, okej. Dobra, nie ma żadnego chyba teraz na moim poziomie. To spadam. Tędy raczej zejść nie zejdę. Ło! Frajer stanął mi na drodze. No biegnę! Ładnie! Spadamy.
No jeszcze ktoś do mnie strzela. Dobra, biegnę. No, run. Trochę amunicji. Pięknie. Jesteśmy razem. Chroń Dave'a. Na razie idzie jak po maśle. Z góry nikt nie strzela. O Boże. Następny przyleciał. Co tam jest Trevorowi? Pyk. Kogoś jeszcze mam tutaj zabić? Boże. Nie róbcie mi takich zmian. Dobra, za przeszkodę. Nie. Nie tak. Okej. Reload. Spadam. Nara, dzięki. Dzięki, ale mnie chroni chyba jeszcze Trevor, co? Dostał. Wychyl się, gnojku. Mam cię. Dobra. Obejdziemy ich naokoło. No i spadam. Myślę, że ten samochód będzie dosyć dobry. Chociaż nie wiem, czy on jest szybki. Szybki to on nie jest. Mogłem... Kurde. Mogłem wziąć coś szybszego. Ale dobra, niech będzie terenówka. Mogłem się zatrzymać jeszcze potem... Jeszcze inny, ale... What the fuck? Nie. Nie, nie zatrzymam się. Nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia. Nie. Ślisko. Skończy mu się kiedyś paliwo. Albo amunicja. Nie, nie bijcie. Dobra, trzeba by było wjechać w jakiś most, tunel albo coś w ten deseń. Nie no, spoko, nie? Zawsze, że wjeżdżają za nami do miasta i będą nas rozpierdzielać w mieście. Nie mogę się chyba zatrzymać. Nie, nawet zwolnić. Dobra, zwolniłem. Fuck. No idź pan w pizdu! Boże, jak ci ludzie panikują, jak ktoś strzela. Au. Jak ci ludzie panikują, jak ktoś strzela, wtedy wjeżdżają we mnie. I tak akurat chamsko, perfidnie. Mogłem wjechać w sumie w ten budynek, który tutaj był. Dobra, prawo. Cokolwiek, żebym się schował. Nie, tędy się na bank nie schowam. Oho, no to kurna, pojechałem. No to kurwa, pojechałem. Na bank się tutaj schowam. Ławki, nie ławki. Drzewa, nie drzewa. Jeszcze tu się ciulne. Za wysoki ten samochód. No ale cóż. Dobra, w prawo. Czy mi rozwalili właśnie oponę? Chyba tak. Dobra, ej, tutaj mogę w sumie się schować przed nimi. W sumie to się schowałem tutaj. I myślę, że nie powinno być problemu. Chyba, że wlecą na moją wysokość. Będą do mnie strzelać. Myśleli o tym? No zaraz ich ja i zestrzelę. Będzie po kłopocie. No już nie przeklinę tak bardzo. Zaraz się nimi zajmiemy. No goście tutaj nam nic już nie zrobią. Oj nie, zrobią. Dobra, zjadę sobie troszeczkę niżej. I teraz tak, czy ja mogę stąd wysiąść? Czy ja mogę wziąć pistolet i czy ja mogę ich rozwalić? Coś tutaj się pali na górze. Gdzie oni są?
Centralnie nade mną. Centralnie nade mną i to jest problem. Ej. No bo mnie to drażni, nie mogę w nich wycelować. No. I problem z głowy. Jak to miło. Dobra, spadamy stąd. Wąsko tutaj jak nie wiem. Kto to wymyślił, takie wąskie uliczki? 400 metrów, czyli za daleko w sumie nie ujechaliśmy od miejsca. Dobra, z tym szlabanem dajcie sobie spokój. Nie ryzykowałbym zatrzymywania się autem w miejscu, gdzie goście mogliby nas spokojnie tą rakietą jakąś ściągnąć. Bo to tylko jeden hit gdzieś obok nas i by było po nas. A tak to można było się schować i na spokojnie pilota wyeliminować. Co tutaj? Well, that was fun. What are you doing smoking, huh? No, that's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor. Listen, I've been meaning... I've been meaning to tell you. What, homie? What have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, or that you were, and always will be, a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. No to głupim, bo myślałem, że ten skok cały to było na FIB. A głupie. No nic. Strzała w głowę, 6 na 18. To jeszcze przed nami ten ostateczny super skok. Dobra, Franklin. Nie tak. This is Kelly. Franklin. Jest. Zobaczmy, co robi Franklin. Nie wiem, czy zaczynać kolejną misję, bo w sumie nie wiem, ile ona może mi zająć. Chociaż Franklinem często te misje zajmują dosyć mało czasu. Co tam Franklin porabia w ogóle? W samochodzie jest chyba. A nie, na motorze. Dobra, gdzie mamy ten deal? O, że po tych wszystkich zakrętasach muszę tam jechać. Lay off the energy drinks, no dobra. Lay off the up and atom. I don't need to think about nuclear war when I'm eating. Zobaczmy, co nas czeka w naszym domu. Fire in the FIB
O, mówią w wiadomościach, że fire in FIB building. No tak, rzeczywiście, ja dosyć, znaczy, ja wiem, 5 dni nie grałem w GTA, bo nie miałem możliwości. I myślałem, że właśnie ten skok to jest właśnie już na ten stulecia. Ale nie, to był skok zlecony nam przez właśnie FIB, bo oni chcieli tam wykraść jakieś dane, które były nieprzychylne dla nich. No dobra. To teraz będziemy się przygotowywać pewnie do skoku stulecia. Co wymyślił takie kurna miejsce, takie zakrętasy? Dojechać do domu, tyle spalania kurna benzyny, że to jest masakra. A ten kask to mógłby sobie zmienić, ewidentnie. Jakiś z gwiazdkami. Lipa jak nic. East Coast, West Coast. Kto od nas chce jakąś misję, co? Zobaczmy. A może byś tak ściągnął ten kask? Tak, tylko mówię. O, super. Dobra. Ktoś ma do nas jakiś deal? Jak tu się wychodzi? Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. Come I can't on. Stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati, I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Oh, fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Uda się do tartaku. Pa. Daleko ten tartak? Oż ty w piguły! Oż ty w piguły! W pizdu daleko, za przeproszeniem. Nie będę tam jechał z buta. Zobaczymy, czy da się podjechać. No chyba sobie kpicie. No chyba sobie kpicie. No cóż, w takim razie... poszukam... jakiejś taksówki na ulicy. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? Huh. This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man.
Nie! Miałeś wsiąść do tej taksówki! Boże! No nic, muszę jechać chyba sam. Miał wejść do taksówki. Oni nam ściemniają tutaj w ogóle, że wszystkie taksówki w pobliżu są niedostępne. A jak kurna człowiek podjedzie, to jednak. No ale okej, spróbujmy jeszcze raz. Jeden ostatni raz. Ja sobie zaznaczę jeszcze na mapie miejscówkę, gdzie bym chciał taksą jechać. I teraz bym chciał, żeby pan mnie podwiózł. Nie, pan mnie nie chce podwieźć, no to... Ojej, Jezu, ktoś... No nic, dobra. Trudno, trzeba jechać te miliard kilometrów samemu. Ja chciałem, żeby to w miarę szybko wyszło. No nic, będę tam jechał i odcinek będzie idzie długi. Ciężko, zgub gliny, a idź pan. Juj, zgubił gliny. Gliny się same zgubią. To po co ja stąd wyjeżdżałem w ogóle? Ale widzicie, jak ludzi kurna w ciula robią? Ej, co tu robi policja? Jak ludzi w ciula robią? O Jezu, stanął na drodze i stoi, idiota. Nie wiesz, że stwarzasz zagrożenie? Ej, co tu robią? Co tu robi policja w takich miejscach? To jest chore. Mam ich gdzieś, na razie sobie jadę. Ej, patrzcie, wszystkie kurna wozy policyjne na mojej drodze, której jadę. Ej, dwie gwiazdki, dobra. Panowie, wysiadać. Ło Jezu, przyjechał następny. Naprawdę? Boże, a się uwzięli. Zdupcać. Frajerzy. Jakieś nygasy nam... Ej, bez kitu. Chyba się ładnie zatrzymał na innym samochodzie. No i proszę was, wjechałem w jakieś zadupie. I teraz na jednej prostej drodze będzie w piździe od policji. Am I right? Czy am I not right? Angielski jest super. Dobra, prosto. Boże, będą mnie gonić. Ciekawe, czy w miarę jak długo mnie gonią, tyle będę gwiazdek zbierał, więc... być szybko. Jakieś inne radio? Boże, co to ma być? Ciekawe, dlaczego nie mogę w pewnych momentach jechać taksą. Ja coś mi się zdaje, że jest na przykład oskryptowane tak, że dajmy na to, jak wsiądziemy do samochodu, to ktoś do nas będzie chciał zadzwonić, a jak my będziemy chcieli pominąć jazdę taksówką, czyli tą całą trasę, drogę, to w tym momencie ten ktoś nie będzie mógł się do nas dodzwonić, nie? Nie będzie mógł nam sprzedać jakichś tam dodatkowych informacji. Ale już jak na przykład ktoś do nas zadzwoni, to powinno się dać, kurde, tam dojechać taksą. A tutaj takie wałki kręcą, że niby nie mam żadnych wolnych linii. Dobra, tych nie będę przejeżdżał, bo pewnie będą mieli mi za złe, że ich przewróciłem. Niech sobie jeżdżą. 2 kilosy. Przepraszam, spieszę się. O Jezus. Co mi kitosz? 2,40.
Hej, ale mnie to prowadzi jakąś taką dziwną drogą. Będę musiał zawracać w cholerę. Na pewno to jest najkrótsza? No nic. Uwierzmy w to. Ej. Jaki nawrót ostry. Go. Ej. No, zaraz tu nie spadł, ja pierdzielę. Będę musiał wjeżdżać tutaj na nowo. Lamar, czemu Lamar się wplątał znowu w jakieś kłopoty? I wszyscy mówią, że to jest nasz ukochany, kurna, ziom, w ogóle Funfel i Masakra, nie wiem kto jeszcze. Muszę go po dupie całować, bo jest naszym kumplem. No, bez przesady, mam innych kumpli w tym momencie, z którymi troszeczkę lepiej wychodzę. A tak mi się zdaje. A tym rzeczywiście muszę się upiekować, kurna, idiota jakiś. Nie. Ups. Będę musiał z buta jechać, jak sobie zepsuję samochód. Tak. Gdzież to on jest? Kto go wywiózł na takie zadupie? Mógłbym zjechać teraz na skróty tam w dół. Ale może raczej podziękuję. Pojadę naokoło. Ej, chyba mi się zepsuło koło, bo jakoś mi zaciąga w prawo. No, troszeczkę tylnie jest takie sobie. A ja się wyklepię. Co tu się dzieje? O, Michael i Trevor. We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there. Yeah, tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there he go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Jak z dziećmi. Aha, a Trevor z grubej rury, tak? Zajmij pozycję. Udaj się w dowolne zaznaczone miejsce, żeby wybrać drogę ataku. Might be able to use it in the assault. Three, the other side from me, by the railroad. Should be possible to avoid the worst of it that way. But I won't be able to cover you. All right, thanks. Don't shoot and don't get too close. We don't want them to know we're here until we want them to know we're here. Okay. You're the expert in springing attacks on the unsuspecting. I like the look of the bulldozer. Aha, i jeszcze muszę kurde Franklinem zająć pozycję. Dobra. Alright, I'm at the spot. When the time comes, I'll do what I can from up here. We might stand a better chance if we come at him from two angles. Let's go find the dude. Laying down fire! Here I come, ass! Sprawdźmy, jak sobie poradzi z tym Trevor. Ale nie, no tak to będzie słabo dosyć. Nie, to będzie słaba opcja. Czyli co? Chamberlain gangster! Dzięk. O, na twój niefart, kurna, ten samochód się zaczyna przesuwać. Dobra. Kogo my tutaj mamy? Pyk za samochód. Nie. Tam. I kto jeszcze został? Nikt. Jedziemy dalej. Jak ładnie wychodzą. Co tam chce kurna ten Franklin?
Łociul! Franklin nieźle obrywa. Ej, słaba ta opcja jest. On jeszcze nie zginął, ale zaraz zginie. Zginął! Dobra, mamy tam jeszcze jednego. Pięknie. I jeszcze został jeden tam. Kurde, nie zginął. Pięknie. Dobra, Trevor. A tu jesteś! A tamten gdzie po las? Dobra, idę, bo Franklina zachodzą. Już jestem przy tobie, Franklin. Nie bój nic. Trevor jest przy tobie, a jak trzeba zrobić rozróbę, to chyba on jest najlepszy do tego. Mam za tobą coś. Gdzie oni go zaprowadzili? Michael, mógłbyś nam tutaj naświetlić trochę sytuację? LD, where you at? Bring out Lamar, we'll go away. Co tam u Michaela? Michael. Thank, motherfucker! Pięknie. I ten jeden przyjemniaczek tutaj też jest dead. Nie, jeszcze nie jest dead, Boże. Mama nie mówiła, żeby nie chodzić po tak wysokich budynkach. Ktoś tu jeszcze ma zamiar wysoko gdzieś wchodzić. Pięknie, dobra. W takim razie, Trevor. Trevor sobie najlepiej z nimi poradzi. Udaj się do Lamara. Tylko gdzie jest Lamar? Frajer. Lamar. Ładnie. Chodź. Dam sobie z nimi radę. Mam jeszcze tryb berserkera. Wyjścia z tartaku. Boże, kto do mnie strzela? Brzydal. Siemanko. Może przedstawiać się będziemy później, co? No to właśnie tędy idę. O Boże, akurat mi się skończyła amunicja. Dobra, go! Został tutaj ktoś? Jakaś jedna malutka, smutna kropka. O, jest. Ktoś przyszedł. Znaczy przyjechał. Ups. Padam trochę. Jezu, ile ich tam się rozpierzchło. Wejdźmy na Michaela. Michael dostaje w duszę, za przeproszeniem. O, ciul! Dobra, Michael, zmień kaliber. Chyba się zorientowali, że mamy snajpera, co? Ochraniaj Trevora i Franklina. Jeden out. Drugi out. Jadę. Thanks, sneaky dude. I still ain't met your ass. No siadaj. Hey T, you got to tell the people up at the strip club that your boy Long Dick drank for free. You heard? Whoa, czemu mi poszła opona?
To jest bardzo niebezpieczne na takich drogach. Shit. Shit, homie, you alright? I'm straight, homie. Bitches got the jump on me though. How they get you to come all the way out here? Man, I ain't finna let a little drive stand in the way of a money making opportunity. Or a get killed opportunity. Man, you always a pessimist. Nah, nigga, a realist. Cause in reality, all them fools wanna clap your ass. Man, what a trust that dog. I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston car list, which I still ain't been paid for, incidentally. All secluded and shit. Stretch hit me up, I'm like, yeah, that's the perfect place to buy kush by the visit. Nigga, perfect place to clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave the house, fools try to clap you. Every meet you set up, homies there for the express purpose of clapping your ass. Man, you sure? Because I'm sure there's been a few times. No, I'm completely 100% sure. Every time, nigga. Whether you buying drugs, selling drugs, or discussing drugs. Talking about the weather, whatever. Man, these streets is hard, dawg. This the hood you talking about. Maybe you forgot, since you've been bettering yourself, sitting in that house on the hill, looking down on the animals in South Central and shit. Man, you know it ain't like that. Do I, my nigga? Because that's the way it looked to me. I'm making the best out of what I'm giving. You know what I'm talking about? I ain't in some type of mentorship program. The only mentor I got. And we gonna do something about that, dawg. Trust me. Man, I ain't got people teaching me that white collar crime shit. Ain't shit changed for me, and you ain't helping. Ain't helping? What the fuck you call this? Dobra, przestali sobie gadać? Michael Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Form gangsters, nigga. So I shouldn't have called him, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them dudes. Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in the situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Już pogadali sobie? Wszystko? Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga, Stress knew. Dobra, ja wejdę im w słowo i się z wami pożegnam. Dojedziemy na miejsce w następnym odcinku, nie chcę mi się ich słuchać, bo ten gość tak pierdzieli głupoty. Ja tak nie lubię Lamara, on jest taką pindą, żeby nie powiedzieć oczywiście brzydziej. Nie lubię gościa, nie lubię gościa. Uratowaliśmy mu dupę, oni sobie teraz rozmawiają o jakichś tam przeszłych rzeczach, skokach, znaczy nie skokach, a problemach w sumie na dzielni, tylko aj, czarnu. W ogóle nigga, freaking, fucking, nie wiem, nie lubię typa, nie lubię Lamara, jakoś mi nie przypadł do tego, on jest takim pozerem bandyty. No nic, także dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to wiecie co robić, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie, no i co, widzimy się następnym razem, na razie, pa pa.